Co pojawia się w Twojej głowie, gdy słyszysz hasło: dopiero gdy schudnę, zasłużę na ładny wygląd i nowe ubrania? Bo mnie bardzo to smuci i niepokoi. Dzisiaj zapraszam Cię na nowy poradnik, a właściwie wideorozmowę z kobietą, która myśli zupełnie inaczej. Zapraszam! Witam w takim razie Martę. Marta Cwalińska, która dzisiaj porozmawia ze mną na temat wyglądu, na temat zasługiwania na ubrania. Marta na co dzień też pracuje z kobietami, tak jak ja, ale trochę w innym wymiarze, ponieważ prowadzi Złoty Gabinet w Żyrardowie i też ma doświadczenia a propos tego, co kobiety myślą o swoim wyglądzie. Także zaprosiłam Martę do dzisiejszego wywiadu z dwóch powodów. Dlatego, że od dłuższego czasu jest już klientką naszej firmy Kodu Stylu i mamy dużo doświadczeń, dużo rozmów na temat wyglądu, stylizacji, od tych najbardziej banalnych typu jaki kolor, a jaki fason, do tych głębszych właśnie jak czujemy się z naszymi ubraniami i z naszym ciałem, z naszym wyglądem, ale właśnie Marta też ma własne doświadczenie jako profesjonalistka pracująca z kobietami. Także Marta, dzisiejszy temat, ja zaraz pozwolę Ci się przedstawić i przywitać w ogóle, ale dzisiejszy temat to nie musisz zasłużyć na to, żeby dobrze wyglądać, nie musisz chudnąć, żeby zasłużyć na ładne ubrania. Także jeżeli chcesz się przywitać, to tak, to jest ten moment. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie na rozmowę w tym temacie. Wydaje mi się, że jestem dobrą osobą, na dobrym miejscu w tym momencie, dlatego że sama miałam w swoim życiu rozmiary od 36 do 46, w zależności od tego, w jakim aktualnie etapie życia się znajdowałam, czy coś mnie trapiło, czy mi coś nie trapiło. Bywało to różnie. Teraz jestem coś po środku, czyli takie 40-42. I wiadomo, tak jak każda z nas, która nie ma rozmiaru 36, może chciałaby, żeby jej ciało wyglądało troszkę lepiej. I cały czas staram się, żeby tak było. Natomiast uważam, że to, w jakim rozmiarze jestem aktualnie, w niczym mi nie przeszkadza. Po to jesteście właśnie wy, żeby mi pomagać w tym, żeby dobrać odpowiedni kolor, odpowiedni fason, tak żeby to, co jest u mnie takiego najfajniejszego, na co powinnam zwrócić uwagę, na co powinnam podkreślać, żeby to właśnie wydobywać. Super. Zanim zaczniemy, to ja chciałabym przeczytać wypowiedź osób, które poprosiłam, które są w tak zwanym rozmiarze plus size, który jest definiowany od rozmiaru 42 w górę, które mają trochę inne postrzeganie tego tematu, czyli dopiero jak schudnę, będę mogła sobie kupić coś fajnego albo będę mogła dobrze wyglądać. I te wypowiedzi nie są zbytnio optymistyczne. I niestety większość kobiet, z którymi ja mam do czynienia, ale też gdy rozmawiałam z moją przyjaciółką Barbarą Janysek, która jest psychodietetyczką i pracuje z kobietami nad zmianą postrzegania tego, w jaki sposób mamy relacje ze swoim ciałem, powiedziała, że właśnie bardzo wiele jej klientek też ma takie zdanie, takie przekonanie, że tylko gdy będę chudsza, będę lepiej wyglądała, że wtedy będę mogła sobie kupić ładne ubranie, że wtedy jakby dopiero zasłużę. Także teraz, kiedy jestem za duża, w moim przekonaniu, nie zasługuję, chodzę w tak zwanych workach pokutnych, zasłaniam się, noszę namioty, różne określenia już słyszałam, że tak powiem, od swoich klientek nawet. No i właśnie, i zapytałam dwie osoby na temat tego zagadnienia. Także zanim przejdziemy do Twojej wypowiedzi, bo Marta jeszcze nie słyszała, nie czytała, nie słyszała tych wypowiedzi, także daj mi chwilę. Więc tak, pierwsza z osób pisze: dla mnie to ciężki temat, bo sama przytyłam 30 kilo. W lustrze nie wiem, kto to jest, bo nie utożsamiam się ze swoim wyglądem. I to jest ciężka sprawa, bo nie znam kobiety, która ma nadprogramowe kilogramy i nie ma problemów zdrowotnych, psychicznych albo fizycznych. Ciężko mi powiedzieć,
komuś, pokochaj siebie bez zmiany. I nie wiem, czy jest osoba, która ma nadprogramowe kilogramy i nie chce schudnąć. Nie chcę generalizować, bo nie znam całego świata. Na pewno trzeba lubić siebie i myślę, że to jest the clue, czyli tutaj z angielskiego taki sens tego wszystkiego, że trzeba dostrzegać swoje zalety, lubić swoje towarzystwo. Zalety, powiedziałabym, nie tylko zalety ciała, tutaj już dygresja ode mnie, wtedy jest łatwiej wprowadzać zmiany. Jednak w moim odczuciu to dokładnie trzeba mieć tak samo zdrową relację ze sobą, by zdobywać wiedzę, uczyć się, osiągać nowe cele. I mówienie kobietom, które chcą schudnąć, bo nie akceptują swojego wyglądu, żeby polubiły swoje ciało, no to większość niestety zamyka to i ucieka. Albo jeżeli ktoś mi powie, że do schudnięcia potrzebuje się ze sobą zaprzyjaźnić, wspierać, będzie to lepsza droga. Druga wypowiedź to... Totalnie mam tak, że czekam z zakupem ubrań do czasu, aż schudnę. Nie pamiętam, kiedy sobie coś kupiłam, bo ciągle czekam, aż schudnę, zasłużę i będę ładnie wyglądać w rozmiarze 38. No bo przecież nie można ładnie wyglądać w rozmiarze 42-44. Głupota. Znam piękne kobiety, które wyglądają bosko w tym rozmiarze, ale to przecież nie ja. Przez to czuję się średnio, bo jednak mam ciągle te same ciuchy. Jasne, że są ładne, okej, zadbane, ale ciągle to samo. Uważam, że trzeba trąbić ciągle o samoakceptacji, bo ciągle o tym zapominamy. Uważam, że tylko osiągając miłość do siebie lub chociaż lubienie siebie, można zwalczyć otyłość. Najlepszą metodą na walkę z kilogramami jest miłość do siebie i troska o siebie. Chcę schudnąć, bo siebie kocham i chcę dla mojego ciała jak najlepiej. Wydaje mi się, że z tą miłością jest łatwiej chudnąć. Nienawidząc siebie, tylko dokładamy problemów i kółko się zamyka. Dobrą motywacją redukcji wagi jest właśnie... robienie tego dla zdrowia i dla siebie, a nie żeby spełnić jakieś oczekiwania. Ważne też jest, żeby nie skupiać się na swoim wyglądzie, chociaż w dobie Instagrama trudno tego nie robić, ale dostrzegać inne swoje wspaniałe cechy. Naprawdę to, że mam rozmiar 44, nie świadczy o mnie, to nie jestem cała ja. Mam też inne wspaniałe cechy i trzeba je zauważać, kochać, pielęgnować i rozwijać. Osobiście znam dwie osoby, które zmagają się z nadwagą i unikają spotkań towarzyskich, zwłaszcza kiedy ktoś ostatni raz widział je, gdy były szczuplejsze. Jestem mistrzem unikania spotkań klasowych i pracowych, kiedy wiem, że ci ludzie znają mnie szczupłą i wiem, że nie jestem jedyna. Są to dwie wypowiedzi. Z jednej strony smutne a propos faktu tego, który jest teraz, a z drugiej strony pokazujące, że każda z nas do tej samoakceptacji, do tej takiej do tego poczucia atrakcyjności chce dojść w jakimś momencie. No i Marta, pytanie do ciebie. Powiedziałaś, że byłaś w rozmiarach od 36 do 46. Jak zmieniało się to postrzeganie twojego ciała, ta samoakceptacja, to poczucie atrakcyjności, bo ja wiem, że teraz poczucie twojej atrakcyjności jest na wysokim poziomie. Ja wiem, że to się waha, dla każdej z nas się waha, tak? To ja sama o sobie mogę powiedzieć, że jak mam gorsze dni, to czasami po prostu nie mogę na siebie patrzeć w lustrze, ale to bardziej wynika z moich emocji wewnętrznych, a niekoniecznie ze stanu faktycznego, ale generalnie mogę powiedzieć, że jest to jakiś taki w miarę satysfakcjonujący poziom. Czasem jestem super, po prostu czuję się jak lwica salonowa i w ogóle najpiękniejsza kobieta na świecie wręcz, a czasem po prostu no, nie do końca i cały czas się z siebie czepiam. Jak wyglądała twoja droga do tego momentu, jakim teraz jesteś? Oczywiście, jak były te momenty jakby najgorsze, to oczywiście były też takie chwile, kiedy się siebie czepiałam, ale wydaje mi się, że co zauważyłam nie tylko na swoim przykładzie, to, że jeżeli ja będę jakby akceptowała to, co się dzieje jakby z moim ciałem i ja uważała, że jest okej i jakby ja nie mam z tym problemu, kupuję sobie ubrania w takim rozmiarze, w jakim aktualnie noszę, nie za małe, żeby mi nic tam nie obciskało, żebym ja nie była przez to jeszcze dodatkowo sfrustrowana, żebym dobrze w tym wyglądała, żeby ktoś jak na mnie spojrzy, to nie pomyślał, o Boże, przytyła, wciska się w stare ciuchy. To jak ja do siebie podchodziłam w taki sposób z szacunkiem, to, że faktycznie mam jakieś fajne rzeczy, atuty, które trzeba podkreślać, to inni też tak postrzegali i nie było w tym żadnego problemu. Teraz aktualnie też jestem pod opieką dietetyka, chodzę na masaże, ćwiczę, praktykuję jogę, więc wydaje mi się, że robię dla tego ciała 100% tego, co w ogóle mogę. Jeżeli nie mogę, jeżeli mam gorszy dzień, to sobie odpuszczam. I wydaje mi się, że taka swoja akceptacja, to też dużo mówisz w kursie online o akceptacji,
Jeżeli my siebie będziemy akceptować niezależnie jakim rozmiarze będziemy, to inni też tak nas będą postrzegali. Mhm. Czy zdarzało Ci się tak, że czułaś się gorzej wyglądająca, gdy byłaś mniejsza rozmiarowo niż jesteś teraz? Czyli gdy że byłaś szczuplejsza, a i tak się czepiałaś siebie? Zawsze się będziemy siebie czepiać. Wydaje mi się, że czy będziemy bardzo szczupłe, czy będziemy grubsze, to się przyczepimy za krótkich włosów, krzywego nosa albo dłuższej jednej nogi, nie wiem, wymyślam teraz. Ale wydaje mi się, że zawsze znajdzie się coś, z czego mogłybyśmy się przyczepić, ale nie na tym trzeba się skupiać, tylko na tym, co mamy fajnego. Gdzieś w jakiejś książce kiedyś przeczytałam, zresztą chyba ostatnio też udostępniałam, że nasze ciało to jest taki nasz pojazd na ziemi. No i trzeba mu dawać wszystko to, co jest mu potrzebne, żeby jak najdłużej jeździło. No i to, że będziemy o siebie dbać, to w jakimś tam stopniu wyjdzie, że siebie zaakceptujemy. Mhm. No okej, okay. No ale wiesz, osoba, która nas ogląda, może powiedzieć, no dobrze, ty już jesteś teraz taka wyopiekowana, masz tam, nie wiem, analizę kolorystyczną zrobioną i jesteś w klubie stylowych kobiet i ukończyłaś kurs samoakceptacji i atrakcyjność i pewnie jeszcze inne, albo w ogóle czytasz dużo, interesujesz się, oglądasz sklepy online. W jaki sposób tak fizycznie zrobiłaś to, że nie czekasz na to, aż będzie inny rozmiar, tylko dbasz o tą fizyczność. Już nie mówiąc o, wiesz, masażach, odchudzaniu, jodze, dietetykach, bo to jest jakby temat, w którym ja nie mogę nikomu towarzyszyć, więc nie chcę się na ten temat tutaj jakby wymądrzać, tak? To znaczy, że ja nie jestem tym dietetykiem, ja nie jestem lekarzem, ja nie jestem, nie wiem, fizjoterapeutą, nie jestem trenerem personalnym, którzy mogą doradzać, jak tą otyłość zmieniać, tak? Czy nadwagę. Ale bardziej jak to się stało, że stwierdziłaś, no okej, no dobrze, no jestem taka, jaka jestem, to teraz kupię sobie ładną sukienkę i pomalujesz się ładną szminką. Czy to tak zawsze było, czy to po prostu... Zawsze się malowałam ładną szminką. Ale to, że faktycznie zaczęłam kupować, może niejako przez to, że zaczęłam z wami współpracować, to, że zaczęłam kupować ubrania, które były wygodne i nigdzie mnie nie piły, nie pociłam się w nich strasznie, bo nie były poliestrowe, to, że były... Wydaje mi się, że zawsze jakiś taki może zmysł miałam, że wiedziałam, co tam należy wybrać, ale nie zawsze to wszystko ze sobą grało. Teraz wydaje mi się, że jest fajnie, że to wszystko gra. No i właśnie to, że znalazłam taki sposób na ubranie się w sposób odpowiedni do sylwetki, odpowiednio kolorystycznie i też przez to wizualnie dobrze wyglądam. I to, jakby sama sobie z tego zdaję sprawę, ale też bardzo często słyszę to od innych, że jest fajnie, że jest spójnie, że tu wszystko gra. I też takie słowa czasem od kogoś miłe, tak człowieka podbudowują. I to, że wy jak robicie analizę sylwetki i mówicie, na co zwrócić uwagę, co jest twoim atutem, to też człowiek przez to faktycznie te atuty widzi. Mhm. I też to, co mówiłaś, że pracuję z kobietami, to przychodzą do mnie kobiety bardzo często, które są bardzo szczupłe. I w drugą stronę to działa tak samo. Te szczupłe kobiety mówią, chciałabym pójść na kurs tańca i mogłabym zarzucić sobie biodrem i żeby to wyglądało sensualnie i fajnie, a nie mogę, bo nie mam czym. I tak naprawdę, czy ta kobieta będzie bardzo szczupła, czy ona będzie miała jakieś krągłości, zawsze znajdzie sobie coś, co będzie takim pstryczkiem, że tam sobie jeszcze dołożę, więc wydaje mi się, że fajnie jest mówić kobietom, żeby sobie nie dokładały, żeby sobie odpuszczały i faktycznie, no jeżeli jest taka potrzeba zdrowotna i tak dalej, abstrahując od tego, o czym my rozmawiamy, no to trzeba się wziąć. Natomiast jeżeli zdrowotnie jest okej, a chodzi tylko o taki wizualny aspekt, to trzeba zwracać uwagę na swoje atuty i sobie nie dowalać. Mhm. Czyli tak naprawdę wystarczy po prostu zrobić ten pierwszy krok i tak pójść do tego fryzjera, kupić sobie tą szminkę, czy tam cień do powiek, czy tam cokolwiek, czy znaleźć te swoje kolory, jeżeli jeszcze nie jesteśmy pewne i po prostu robić to. To jest tak proste. To jest tak proste. Dokładnie. Wydaje mi się, że jak się kupi tą fajną szminkę i ona będzie kolorystycznie pasowała, to człowiek na siebie spojrzy w lustrze i powie, no kurde, faktycznie fajnie wyglądam. Mhm. No właśnie, popatrz, bardzo chciałam, żebyś zdradziła jakieś magiczne tajniki twojego sukcesu, a tak naprawdę magicznych tajników sukcesu w tym zakresie nie ma. To tak naprawdę chodzi o to,
żeby po prostu wziąć i robić. Czyli po prostu kupić sobie, nie czekać. I oczywiście nie jest moją ideą tutaj, żeby nakręcać jakieś zrywy konsumpcjonizmu i kupowania, tak? Ale chodzi o to, żeby jeżeli czujesz, że nie kupujesz sobie ubrań, bo czekasz, to może czas to zmienić w tym momencie, kiedy będzie oczywiście potrzeba, tak? To znaczy, że jeżeli myślisz sobie, ok, przeglądam swoją szafę i sukienka, szukam sukienki w szafie, a okazuje się, że nie mam takiej, no to dobrze, nie czekam, tylko idę i kupuję. Czy to będzie kupowanie z drugiej ręki, czy z sieciówce, czy w lokalnej firmie, to jakby są kwestie ekologiczno, jakby zupełnie nie dzisiejszy nasz temat. Natomiast nie zawsze nawet to musi być ubranie. Jeżeli myślę, że jeżeli osoba, która nas ogląda, myśli sobie, ok, jeszcze nie jestem gotowa, no to właśnie ta wspomniana już wiele razy szminka, bo ja dzisiaj się tak uczepiłam tej szminki. Ja wiem, że nie wszystkie kobiety lubią szminki, poza tym mamy czasy takie maseczkowe, że nie zawsze ta szminka jest najlepszym wyborem, więc może na przykład kolczyki, może ładny pierścionek, wisiorek, albo właśnie wizyta u fryzjera, czyli niekoniecznie to samo takie ciuchowe, ale jakiś aspekt zadbania o siebie, albo właśnie pójście na masaż, bo ja myślę sobie, że kiedy my się czujemy dobrze ze swoim ciałem i nie tylko pod względem wizualnym, to znaczy, że nie zawsze musimy się zachwycać po prostu nad swoim ciałem w lustrze, ale jeżeli dobrze się z nim czujemy, bo właśnie poskakałyśmy trochę gdzieś na jakieś, nie wiem, zumbie, albo porozciągałyśmy się na pilatesie czy jodze, albo właśnie wyszłyśmy z masażu, czy z jakichś zabiegów po prostu super nawilżających na twarz, czy nawet taki pierdoły jak po prostu henna, tak? Czyli coś, co większość z nas gdzieś tam w swoim życiu robi bądź robiła, to pozwala nam dać taki aspekt, dbam o siebie, jestem dla siebie ważna. I od tej banalnej henny poprzez masaże, maseczki, fryzjerów, aż do ubrań, po prostu myślę sobie, że przekaz naszego dzisiejszego nagrania może być taki, że po prostu idź i rób, nie czekaj, nie ma na co. Żyjemy tu i teraz. Tak, żyjemy tu i teraz. I może być tak, że to jutro to schudnięcie czy ta zmiana nigdy się nie wydarzy. I ja nie chcę tutaj wchodzić w jakieś tragiczne tony, ale ona może się naprawdę nie wydarzyć. Nie dlatego, że nie schudniesz, tylko dlatego, że może już cię nie być. To znaczy, że może być tak, że ja będę czekała z kupieniem sobie albo z pójściem na masaż, albo cokolwiek na za tydzień, a może się okazać, że jutro coś mnie przejedzie i mnie za tydzień nie będzie po prostu. I ja wiem, że to takie trochę tragiczne są tony, ale miało być pozytywnie. Miało być pozytywnie. Więc tak, generalnie chciałabym, żebyśmy zdawały sobie sprawę z tego, że żyjemy tu i teraz jesteśmy tak samo ważne, obojętnie w jakim nie jesteśmy rozmiarze. I ja wiem, że ciuchy nie są najważniejszą rzeczą na świecie, no ale cóż, jesteśmy na kanale, na blogu, w mediach społecznościowych stylistki, więc jakby to jest ten mój główny temat komunikacji w internecie. Więc jeżeli założę, że mój temat jest najważniejszy dla mnie na ten moment i dla ciebie, która słucha teraz tego naszego nagrania, naszej rozmowy, no to mogę powiedzieć, że tak, to jest ten moment, kiedy już zasługujesz na to, żeby kupić sobie tą nową sukienkę, łamane przez szminkę, łamane przez kolczyki, czy to tam jeszcze innego przychodzi ci do głowy. Nie czekaj. Dokładnie. To nie można, tak? Możemy powiedzieć? Ja w swojej szafie gdzieś tam jest taka półeczka, jak pewnie każda kobieta taką półeczkę ma. Czyli półeczka jak schudnę. Wiem, że może po przeglądzie szafy nie powinno być takiej półki, ale taka półka jest i to faktycznie, jak mam jakiś taki lepszy etap w życiu, gdzie te kilogramy się uda zgubić i wracam sobie do tej szafki, do tych jakichś takich fajnych rzeczy, które no skoro mnie zachwyciły, no to muszą tam być i jest mi ich szkoda. Wiem, że można by sprzedać i można by sobie kupić nowe, ale jednak jakiś taki sentyment do niektórych ubrań mam. To wtedy jest mi bardzo miło, że mogę sobie je założyć i że mogę sobie do nich wrócić. Natomiast jeżeli mi się nie udaje do nich wrócić, to też się nie katuję i nie uważam, że nie wiem, świat mi się zawalił na głowę. Ja zakładam te, które są większe, które są dla mnie odpowiednie. No i tak jak mówisz, trzeba żyć tu i teraz i wykorzystywać wszystko, co nam daje teraz świat, tak jak mówisz, masaże, to, że można iść do sklepu, to, że można sobie poćwiczyć, poskakać, robić dobrze dla swojego ciała i dla swojej głowy. Tak, jeszcze zahaczę, chciałam już kończyć, ale zahaczę o to, co powiedziałaś, o tą półeczkę, jak schudnę. To, co jest bardzo ważne, to żeby właśnie te ciuchy były na
osobnej półeczce, w osobnym miejscu, w osobnym kartoniku, nawet w osobnym pomieszczeniu, jeżeli tylko układ funkcjonalny naszego mieszkania, naszej garderoby, szafy na to pozwala. To znaczy, żeby one nie były takim wiszącym wyrzutem sumienia. Czyli one nie powinny być pomieszane z ubraniami, które obecnie nosimy. One gdzieś mogą być, ale żeby nie było takiej sytuacji, że właśnie mam zły dzień, otwieram szafę, a tam na 5 sukienek 3 są za małe, z tym myślę, o Boże, jaka jestem beznadziejna, po prostu jestem taka, nie wiem, gruba, nie zasługuje na te ubrania, w ogóle takie, ja czasami słyszę tak okropne rzeczy, które kobiety mówią o swoim ciele, takie brzydkie epitety, których nawet ja nie mam ochoty chyba powtarzać, ale jeżeli nie mamy tych ubrań pomieszanych z naszymi, tymi, które są teraz dobre, to wtedy jest okej, żeby one były, to nie jest tak, że nie powinno ich być, no chyba, że ta półeczka jest od 20 lat niezmieniona, no to jakby to może już nie, ale jeżeli to jest na zasadzie takiej, że waga nam się waha, bo na przykład mamy jakąś kondycję psychofizyczną, zdrowotną, która wpływa na to, że gdzieś tam tak wahania wagi plus 5, minus 5 albo nawet 10 kilo się pojawiają, to niech będzie taka zamrażarka, do której dajemy te ubrania, ale błagam, żeby one nie wisiały z ubraniami, które nosimy obecnie. To jest mega, mega, mega ważne, żeby one po prostu nie były takim wiszącym wyrzutem sumienia wtedy, kiedy mamy po prostu gorszy moment. I cóż, to chyba wszystko. Czy miałabyś, Marta, jeszcze ochotę coś może oprócz naszego przesłania żyć tu i teraz i pięknie wyglądaj tu i teraz, niezależnie od rozmiaru, nie musisz zasługiwać, nie musisz chudnąć, żeby zasłużyć, zasługujesz już teraz. Czy coś jeszcze masz do dodania? Nie, bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Jak będziecie jeszcze kiedyś potrzebowały kogoś, kto do takiej optymistycznej, dobrej energii, to się polecam. Super, ja bardzo również dziękuję Tobie za rozmowę. Mam nadzieję, że będzie inspirująca dla osób, które nas słuchały. Chciałabym jeszcze podkreślić jedną fajną rzecz, którą powiedziałaś, żeby ona wybrzmiała na koniec, że czasem z tym wyglądem to jest takie kółko zamknięte, to znaczy, że my nie czujemy się dobrze ze swoim ciałem, ale mimo wszystko robimy ten krok do przodu i kupujemy tą sukienkę, szminkę, kolczyki, cokolwiek i nagle wychodzimy do świata i świat nam mówi, wow, ale ładnie Ci w tej szmince, wow, ale ładnie Ci w tej sukience i nagle zaczynamy lepiej czuć się ze swoim ciałem, bo nagle się orientujemy, to ja mogę ładnie wyglądać, nawet jak mam rozmiar, wstaw sobie swój numerek, to jest niesamowite, że ludzie mogą skomentować pozytywnie, mogą mnie pochwalić wtedy, kiedy nie jestem w 36, 38, 34, czy tam cokolwiek się komu marzy, tylko tu i teraz. I to też jest fajne. Także to chciałam powiedzieć, żeby kobiety, żebyśmy my chwaliły też inne kobiety, jeżeli widzimy, że one fajnie wyglądają, bo faktycznie na czasem takie małe słowo może zmienić kogoś dzień. Tak, tak, ja też się z tym zgadzam, ja też się z tym zgadzam, też uważam, że jak najbardziej powinno się komentować, jeżeli ktoś ładnie wygląda, albo w ogóle robi coś fajnego, tak, to znaczy, że jeżeli ktoś ma, nie, może mieć piękny uśmiech, piękną szminkę, piękne kolczyki, ale może też po prostu być super sympatyczny i za to też warto generalnie ludziom mówić miłe rzeczy. No i właśnie tym miłym akcentem, w takim razie Marta, jeszcze raz dziękuję, że zadedykowałaś nam kawałek swojego dnia, no i mam nadzieję, że będą jakieś ciekawe pytania i komentarze, oczywiście można je zadawać w komentarzach, w miejscu na komentarze do tego filmu, czy na YouTubie, czy na blogu, czy gdziekolwiek będziesz oglądała to wideo. Także dzięki jeszcze raz, no i cóż, do zobaczenia w naszych stylowych przestrzeniach, już takich indywidualnych, no a Was, drogie uczestniczki, oglądaczki naszego nagrania, zapraszam do dzielenia się swoją historią, albo do dzielenia się swoimi pytaniami. Także jeszcze raz dziękuję i miłego dnia życzę wszystkim.